Czy wy też to słyszycie? Tak, to nie mój telefon. To zegarek zostawiony przed Gracjanem, który dzwoni już drugi dzień. Bo zapomniałam mu wczoraj wziąć. Najgorzej jest to, że czasem nie umiem go wyłączyć. O. Ale włączyłam. Jest dobrze. Dzień dobry, kochani. W trzecim i czwartym vlogmasie. Kochani, ogarnęłam się już, jest wszystko okej, pouczyłam się trochę, ale dodałam nowego vlogmasa, także mam nadzieję, że Wam się podoba, dajcie znać. Zapomniałam wczoraj o kalendarzu adwentowym, także już otwieramy, dwójkę mamy tutaj, z wczoraj jeszcze otwieram, bo zapomniałam, a tutaj mamy, na obrazku jest Mikołaj z prezentami, a na czekoladce... Nie wiem, może też. Pyszne. Naprawdę pyszne. Otwieramy trójkę. Tutaj. I tutaj mamy dziecko jechające. A tutaj mamy dziecko na sankach, które zjeżdża w dół. Tak trochę. Trochę widać, także jemy i lecimy. Już trzy okienka, także jest super. No i my lecimy na chemię. Zbieram się i no i tak. Spędźcie ze mną razem dzień. Kochani, co do lifehacku z szalikiem, totalnie nie wypał. Tu, od tej części było mi tak zimno, uszy były lekko zakryte, a naciągałam naprawdę, było mi zimno, więc nie polecam, już wolę kaptur. A tutaj jak widzieliście, no mam chemię, chemia. Więc chemię muszę teraz mocno przysiąść, biologię, teraz będzie chyba najgorszy tydzień ever, dlatego że przechodzimy na zdalne, więc wszystkie laboratoria, ćwiczenia, a jako, że jestem na chemii, mam tego naprawdę dużo, będę miała w podwojonych ilościach, więc ten tydzień naprawdę będzie hardkorem, ale damy radę. Ja wiem, że dam radę na spokojnie. No i tak, dzisiaj dekorowanie pokoju i ogólnie takie przygotowania pokojowo-wizualne. Będę Wam pokazywać co i jak. Jestem już umówiona z Gracjanem, także mega fajnie. Ale co? Najpierw trzeba posprzątać, nauczyć się i dopiero wtedy można gdzieś wychodzić. Dlatego teraz idę się przebrać i lecę sprzątać. Jeszcze jedno, tak jak Wam kiedyś mówiłam, że ćwiczę i uczę się hiszpańskiego czy tam angielskiego, w zależności od tego, na co mam ochotę, to tak teraz będę się uczyć biologii. Włączę sobie ładnie. Tutaj jest taki kanał Julia o biologii. I ona będzie mi opowiadać na temat korzenia liści łodygi i mszaków i paprotników i będę to słuchać i przy okazji sprzątać. Także tak, lecimy dalej z kolejnym dniem. Kochani, tak jak mogliście zauważyć, byłam w kościele, przebrałam się, lecę biegać. Jest dzisiaj niedziela, trzeci dzień biegania, także liczę na 5 długości, ale jak się uda 6, to będę mega zadowolona. Ale w tym czasie puszczę sobie jajka, żeby się zrobiły na twardo, bo mniej więcej taki czas będzie tego gotowania i mojego biegania. Także lecę i później, wiadomo, ogarnięcie się i nauka, bo dzisiaj gra Polska z Francją. Trzymam mocno kciuki. Wiara innych Polaków może nie jest aż tak mocna jak moja, ale ja trzymam kciuki. No i dam Wam znać, co i jak później będzie.
właśnie uczę się biologii i moim takim rozwiązaniem na nie czytanie tematu, ale zapoznanie się z nim bardzo dobrze jest kanał, o którym Wam już mówiłam, Julia o biologii, bo wszystko mówi tak, jak jest w podstawie programowej. Wszystkie tematy przerabia póki co, także na przykład trzy tematy, które wiecie, no zajęłyby trochę, zrobiłam 24 minuty, gdzie ja słucham na przyspieszeniu 1,25, 1,5. Teraz mam szaki, które będą trwały 5 minut, także jest super. Jeszcze pokrotniki i już praktycznie mam cały dział zrobiony. Także dlatego, że nie lubię czytać książek, nie przypadam za tym, czytam, ale wolę słuchać, no to jest o wiele, wiele lepsze. Dlatego to jest dla mnie o wiele, wiele lepsze słuchać. Patrzeć na tekst, patrzeć na jej do książki, patrzeć na jej tłumaczenie, na jej obrazki, pić sobie herbatkę i tak można. Także lecę słuchać dalej i uczyć się. Kochani, czy zaczął się właśnie mecz 6 minut temu? Tak. Czy my jeszcze nie jesteśmy w domu i go nie oglądamy? Dokładnie tak. Ale zaszły pewne niejasności, dlatego tak jest. Ale pouczyłam się, zrobiłam 2 tematy z biologii, także jest super. Jeszcze 3 i mam z głowy na cały tydzień. Także elegancko jedziemy, będziemy kibicować i wy już wiecie, jaki jest wynik meczu, też bym już chciała wiedzieć. Ale będzie dobrze. Kochani, tak jak widzieliście, oglądaliśmy. No cóż, niestety, ważne, że przynajmniej karny został strzelony. Poprawkowy, ale został strzelony. Jakby drugim, za drugim razem, ale oczywiście jestem już w piżamie, także już naprawdę późno. Ale szukamy czwórki. Jest. Czwórkę mamy tutaj. I oczywiście, żeby otworzyć czwórkę, ciężko. Mamy. Jest to dzwoneczek. Widać. Dzwoneczek. Jemy. Magnifico. Piękne. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, to wróćcie do poprzedniego. Ja Wam dziękuję i widzimy się w następnym vlogmasie. Dzięki, pa!